Cześć, Miałkoper, Koper, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, a dziś, drodzy Państwo, zaczniemy sobie od takiego segmentu, w którym będziemy chwalić Damiana Knybę za ten zwycięski występ przeciwko Richardowi Lartejowi na sobotniej gali grupy Top Rank, a dokładnie rzecz biorąc, będziemy słuchać, jak Damiana chwalą zagraniczne media bokserskie, bo faktycznie ten nokaut na Larteju Damiana odbił się jakimś tam echem w zagranicznych mediach zajmujących się boksem e, zawodowym. Oczywiście nie było to jakieś największe wydarzenie, Minionego weekendu, natomiast zważywszy na fakt, że Damian na razie nie jest zawodnikiem czołówki kategorii ciężkiej, no i występował na głębokim undercardzie gali grupy Top Rank w Weronie, no to ilość artykułów na jego temat powinna polskich kibiców cieszyć. To jest waga ciężka, to jest polski zawodnik niepokonany, więc powinniśmy się tym cieszyć na wstępie. Od razu uprzedzę narzekania takich dyżurnych narzekaczy, będziemy się tutaj troszkę cieszyć z tego występu Damiana, natomiast no, nie będziemy przesadzać, oczywiście zdając sobie sprawę, że Richard Lartey to jest taki raczej gatekeeper, solidny zawodnik jak to zresztą dosłownie określą zagraniczne media, natomiast nie jest to żaden e, król boksu zawodowego, tak, to, to zwycięstwo Damiana to nie jest jakiś wielki sukces sportowy, natomiast to jest tak zwany statement bez e, wątpienia jako ciekawostka jeszcze Podam wam, że ten knockout Damiana Knyby na Richardzie Lartaju to był drugi, jeśli chodzi o highlight z gali grupy Top Rank na kanale grupy Top Rank. Film oglądany po minionym weekendzie, oczywiście main event, czyli Foster Consensao, to był numer jeden, a na drugim miejscu z 50 tysiącami otworzeń był knockout Knyby na Larteju. Także to też powinno cieszyć, bo słuchajcie, w boksie zawodowym, zwłaszcza w kategorii ciężkiej, sprzedają się knockouty. No i ważne jest, żeby w boksie zawodowym być popularnym, ją oglądanym, bo tutaj nie zawsze. Yy... Te największe z największe pieniądze dostają i o tytuły też mistrzowskie. Nie zawsze dostają zawodnicy najlepszy czasem po prostu ci popularniejsi. A Damian Knyma na pewno na popularności po tym minionym weekendzie zyskał. I teraz przejdziemy do konkretów. No i na początek, na tapet, weźmiemy sobie artykuł z Toksportu. Toksport to jest bardzo takie wpływowe, mocne medium brytyjskie, jeśli chodzi o sport. Przede wszystkim też o boks. Dla Toksportu pracuje na przykład Michael Benson, czyli taki czołowy informator Twitterowy. I tutaj patrzcie tytuł tego artykułu na TokSporcie odnośnie zwycięstwa Damiana Knyby brzmi Były rywal Daniela Dibła rozłożony dewastującą kombinacją przez dwumetrowego giganta, bo to też jest ważne, to też było fajne, jeśli chodzi o wybór rywala dla Damiana Knyby, że on w przeszłości walczył naprawdę z mocnymi zawodnikami. Walczył na przykład właśnie z Danielem Dibła, z nim przegrał przez nokal w rundzie czwartej. Damian Knyba zrobił to troszkę szybciej, no i to też się przekłada na fakt, że o Polaku się pisze i teraz już cytuję część Artykułu polski potwór mierzący 2 metry i będący poważnym graczem zbierał pochwały jeszcze przed swoim ostatnim występem, ale wypadł znakomicie w starciu z tak solidnym rywalem jak Lartej, którego debut zastopował w 2019 roku w czwartej rundzie. Po czym w tym artykule następuje opis walki i na koniec jeszcze takie podsumowanie. To był bardzo mocny sygnał wysłany przez polskiego ciężkiego, który teraz legitymuje się rekordem 14.08 nokautów. Kibice zareagowali na nokaut pisząc i tutaj cytaty z komentarzy. To było widowiskowe wow, Knyba może być niedługo groźny, ten chłopak jest niebezpieczny, wago ciężka uważaj. Knyba to bokserski potwór jak Mike Tyson, to był brutalny nokaut. Z tym Mikeiem Tysonem to mocno jeden z kibiców pojechał, natomiast no to są emocje kibicowskie i na zakończenie jeszcze w tym tekście Toksportu czytamy Rok 2025 może być dla knyby duży, powinien się zbliżyć do top 20 wagi ciężkiej z promotorami stop rank, powinien się dalej rozwijać, toczyć większe walki, ma dopiero 28 lat i przed nim świetlana przyszłość. To jeszcze a propos tych 28 lat wspomnianych w artykule. Podkreślę, że 28 lat to jest faktycznie jak na kategorii ciężką wiek jeszcze całkiem młody. To nie jest już taki przedszkolak, natomiast to jest jeszcze wiek, w którym rozwijać się można. Wadze ciężkiej zawodnicy dłużej krzepną i dłużej w boksie mogą zostać. Jeszcze tacy aktywni wykorzystywać swoje walory naturalne niż pięściarze z niższych kategorii wagowych. Zwłaszcza ci, którzy bazują na szybkości, bo te atuty właśnie szybkość, winność traci się na pierwszym miejscu. Siła, wytrzymałość to zostaje jeszcze dłużej. Teraz przejdziemy sobie do... Artykuł w zasadzie do wideo, który na swój portal wrzuciła telewizja Sky Sports. No, Sky Sports nikomu nie trzeba przedstawiać, to jest potężne medium. i Oni słuchajcie, to wideo z knockoutem Damiana Knyby opisali takim tytułem: Dwumetrowy gigant z wagi ciężkiej Damian Knyba wysłał ostrzeżenie swoim rywalom tym widowiskowym zwycięstwem przez knockout nad Lartajem. Jeszcze na tym wideo opublikowane przez Sky Sports wspomniane jest na przykład, że Damian Gdyby ma imponujący chyba teraz jeden z największych zasięgów rozpiętości ramion w kategorii ciężkiej, bo to jest aż 218 cm. To jest strasznie e, dużo. No i jest powiedziane, że to był to zwycięstwo, to był duży statement, duży taki silny komunikat w walce z solidnym rywalem. Po raz kolejny macie podkreślenie, że Richard Larte to jest solidny rywal i nie opowiadają o tym polscy promotorzy, tylko Mówią o tym zagraniczne media. Na koniec, jeszcze cytat z Eastside Boxing, tak się chyba kiedyś ten portal nazywał. Z tego co pamiętam, jak zaczynałem przygodę, tam z internetami bokserskim to był Eastside Boxing, teraz to jest Boxing. 247 to też jest taka żywa, popularna witryna pięściarska, i oni tutaj piszą: Knyba pokazał dużą siłę w prawej ręce, posyłając ciężko na deski Larteja w trzeciej. Rundzie. 28-latek ma przed sobą przyszłość. Oczywiście, Lartej był już wcześniej nokautowany, ale Knyba powalił go naprawdę efektownie. Ciekawe, z kim to prank zostawi Knybę w kolejnych walkach. Jego rodak Adam Kownacki na najwyższym poziomie nie dał rady, czy knyby się powiedzie za wcześnie, by o tym przesądzać, ale knyba to utalentowany wielki chłop, warto go śledzić, jeśli będzie robił postępy. Ciekawa ta analogia, przyznacie do Adama Kownackiego. Zresztą ja też nazwisko Kownackiego przytaczałem. Zaraz po tym zwycięstwie knyby nad Lartajem, na gorąco komentując to zwycięstwo ten pojedynek, bo faktycznie Damian wydaje się być naturalnym następcą Adama Kownackiego w Stanach Zjednoczonych tamta. Polonijna publika jest spragniona kolejnych mocnych zawodników kategorii ciężkiej. Wiadomo, że oni tam kategorię ciężką najbardziej kochają. Zresztą tutaj w Polsce po tej stronie oceanu też ciężką. Wy najbardziej lubicie. Ja też na tę kategorię największą uwagę zwracam. No bo tak, tam był Andrzej Gołota, który święcił triumfy za oceanem. Potem przy Tomek Adamek, potem Ociki kibice jeszcze mieli Adasia Kownackiego. No i knyba wydaje się teraz naturalnym następstwem. Kto wie, być może grupa top rank pomyśli zaraz o zrobieniu jakiejś takiej gali, gdzie knyba będzie komain eventem. Tam w jakichś polskich okolicach, może zaraz potem, i main eventem tego sobie życzymy, bo fajnie by było, natomiast pojawił się też update rankingu Bokserek po tym zwycięstwie Knyby nad Lartajem i tutaj o dziwo Knyba nie awansował, nie wskoczył wyżej, nadal na pierwszym pozycji jest Andrzej Fonfara, potem jest Kacper Mayna, na trzecim jest właśnie Damian Knyba, potem jest Piotr Łącz i Adam Kownacki, Ja zupełnie szczerze Wam powiem, że jeśli chodzi o taki międzynarodowy odbiór polskich ciężkich, no to dla mnie teraz po tym weekendzie nie ulega wątpliwości, że to Damian Knyba jest numerem jeden, Natomiast ja lubię też rankingi, które są oparte nie na naszych y, jakichś tam obserwacjach, y, nad tym co nam się wydaje, kto jest lepszy, tylko na faktycznych osiągnięciach. I dla mnie osobiście pierwsza pozycja w bokserku Andrzeja Fonfary y, jest pomyłką w kategorii ciężkiej, bo on tam ty, wygrał tylko z Fabio Maldonado, z gościem, którego ostatnio też y, kasował. Na przykład Krzysiek Wodarczyk w Junior Ciężkiej. Y, Andrzej Fonfary tylko raz zaboksował w ciężkiej, ma y, zwycięstwo mal, mal, Maldonado, który jest w rankingu bokser na pozycji 414. Na świecie dla Porównania Olarty jest 248, a Kownacki, z którym wygrał e, Kacper Meina, jest 100, 128. No generalnie fajne walki można by tutaj zrobić w tej kategorii ciężkiej, bokserkowej polskiej, ciężko pewnie byłoby je zrealizować. Jeszcze tylko przypomnę, że e, warto by do tego miksu wrzucić chociażby Łukasza Różeńskiego, który przecież startuje wadze Bridger. Bokserek nie uwzględnia kategorii Bridger, dlatego go w tym rankingu nie ma, no, ale też go można tutaj śmiało gdzieś e, w czele tego peletonu umieścić. Także dla mnie tak internacjonalnie, że tak powiem, to Damian Knyba jest jednak w tym momencie numerem jeden w kategorii ciężkich, tym zwycięstwem dla RTM, no bo o tym po prostu się mówi i kropka, przejdziemy sobie teraz do kategorii ciężkiej, natomiast do ścisłego światowego topu, jak zapewne wiecie, czempionem Federacji IB w ciężkiej jest Daniel Dubois, jeszcze do niedawna mówiło się, że 22 lutego Triple D zmierzy się w rewanżu z Antonem Joshua, natomiast no już w tym momencie Frank Warren praktycznie wyklucza ten pojedynek. także Promotorzy Joshua mówią, że tej walki nie będzie. Pojawił się nazwisko Fabio Wardleya, ale to nazwisko w zasadzie też z miksu wyrzucił sam Frank Warren, czyli promotor Daniela Dibła. No i zobaczymy, na kogo wypadnie. Joseph Parker, słuchajcie, rzucił wezwanie Danielowi Dibła. Powiedział między m.in. tak w rozmowie z Toksportem. Dibła zaprezentował się świetnie z Millerem, Hergowiczem i Joshua, ale ze mną sprawa wygląda inaczej. Jestem świeży, głodny walki i gotowy na nią. Czekam od marca na duży pojedynek. Zróbmy to. Natomiast Frank Warren, czy jeszcze raz promotor? Dibła mówi fajnie, fajnie, fajna walka z y, Josephem Parkerem. Natomiast teraz każda walka z udziałem Daniela Dibła bo on jest mistrzem świata, będzie walką wielką, więc możemy mu dać kogo tam nam się będzie podobać, niedługo będzie komunikat i będzie to duża walka, no bo z udziałem Daniela Dibak, jak sobie teraz chłodnym okiem spojrzyć na ranking Federacji IBF w kategorii ciężkiej, to na szczęście tam macie dwa nazwiska Agitka Bajal i Martin Bakole to jest dwóch gości wyznaczonych przez IBF do udziału w finałowym eliminatorze, zwycięzca tej potyczki, o ile w ogóle do niej dojdzie, będzie potem obowiązkowym challengerem dla czempa Federacji IBF, troszkę taka dziwna sytuacja że dwóch najlepszych musi się Bić o to, żeby potem walczyć o mistrzowski pas, a w tym momencie. Jako dobrowolny challenger do ringu z Dibois może wyjść każdy z tej czołowej 15, no ale takie są reguły boksu zawodowego. I dalej wymienię Wam kilka nazwisk z tego rankingu, które moim zdaniem są realne w kontekście walki z Danielem Dibuła. Wyrzucam zawodników, którzy mieli porażki w ostatnich występach, bo to też jest mało prawdopodobne. No i tutaj zostaje nam tak naprawdę Zhang Zhilei, Fa Adżakba, Guido Vianello i Justice Huni, ten Huni to jest ciekawe zawodnik, o tyle, że on na grudzień sobie zakontraktował walkę z nowym no bokserskim, rekord 11, zwycięz 6 porażek, troszkę to wygląda jak taka walka na przetarci, na rozgrzewkę, kto wie, może właśnie Huni tam skoczy do tej walki na luty z Danielem Dibu, ale każdy z tych tutaj raz, 2 trzy, czterech Zawodników jest zawodnikiem realnym, chyba że, że Bakole i KBL zrezygnują z eliminatora IBF i który z nich skoczył tutaj do walki z Danielem Dibła. Pożyjemy, zobaczymy i zakończymy tę prasówkę jeszcze komunikatem dotyczącym też Franka Warena, czyli promotora Daniela Dibła. Bo wczoraj oficjalnie ogłoszono przyszło of oficjalne takie informacje prasowe, że grupa Queensberry Promotion sprowadzona przez Franka Warena i jego synów teraz. Również od kwietnia przyszłego roku rozpoczyna stałą współpracę z platformą siblingową Dazon, czyli w tym momencie od kwietnia w Dazon będzie już grupa Metrum Boxing, Diego Herna, Queensberry Promotions, Franka Warrena, Golden Boy Promotions, Oscara De La Hoy no i być może od lata jeszcze do tego do tego grona dołączy grupa Boxer, która póki co współpracuje ze Sky Sports, ale ten kontrakt latem przyszłego roku się kończy, plus jeszcze Top Rank, który współpracuje z ESPN, ale ten kontrakt ESPN-u też się kończy latem przyszłego roku, pozostaje jeszcze tam na placu boju PBC, które współpracuje z Amazon Prime w USA także być może zaraz cały wielki boks trafi do DAZON, więc w tych telewizjach polskich, nie wiem, typu Polsat, TVP nie będzie żadnych galstych Takich tych głównych promotorów, o których tutaj wspomniałem, to wszystko będzie w Dazonie. Także Dazon będzie praktycznie monopolistą, jeśli chodzi o grupę Queensberry Promotions. No to tutaj boksują dla niej na przykład Daniel Dibła, Jean Gilles, Fabio, Worley, Moses, Tauma, Hamza, Shiraz. Ciekawe w tej prasowej informacji od Queensberry Promotions. Nie pojawiło się nazwisko Tysona Fury'ego, ale Tyson Fury po prostu z Frankiem Warrenem współpracuje, bo tak, bo się panowie lubią i od. Dawna pracują razem i w tej pracy wtedy to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do zobaczenia. Bądźcie.